Cześć, się mam dla Was mój TBR na wakacje, czyli listy książek, które chcę przeczytać w te wakacje. Jest ona bardzo mocno związana z wakacyjnym maratonem czytelniczym, czyli akcją, tak jak sama nazwa wskazuje, maratonem, który organizuje Ola, Książkowy Flik oraz Kombuk. I ja postanowiłam, że dołączę, że to będzie ta motywacja, która mnie zmotywuje do przeczytania tych książek. Mamy tutaj fajne kategorie i pod każdą z tych kategorii należy przypasować sobie jakąś książkę. Tak naprawdę w ogóle samą myślą główną tego maratonu jest bez spiny, więc idealna dla mnie, ponieważ możecie na przykład przypasować jedną książkę do dwóch kategorii. Ja tutaj idę na ambitną osobę i do każdej wybrałam po jednej, ale jak chcecie, tak naprawdę teoretycznie ten maraton trwa od 1 lipca do końca sierpnia, ale ja na przykład mam urlop w październiku, więc ja sobie go przedłużę do października. Kto mi zabroni? W końcu to jest bez spiny. I pierwsza kategoria to książka z motywem podróży, road tripu, przemieszczania się, i ja tutaj postawię na książkę o panu kukuczce. Dawno chciałam już ją przeczytać, ale jakoś mi nie wyszło i zobaczcie, jaka piękna obwoluta. Tak jak wiecie, ja uwielbiam książki z literatury górskiej i nie wiem, dlaczego w takim wypadku ta książka jeszcze nie jest przeze mnie przeczytana, ale tutaj mamy oczywiście bardzo dużo przemieszczania się, zdobywania różnych gór, różnych wysokości i w ogóle cała historia pana kukuczki, więc to będzie naprawdę cudo. Druga kategoria to książka na jeden zachód słońca, czyli książka, którą przeczytasz za jednym posiedzeniem, za jednym razem. I tutaj wybrałam książkę, którą otrzymałam od Kat w Loguje, dziękuję bardzo, czyli Koń, który mnie wybrał. I powiem wam, że ja się troszkę boję czytać takie książki, ponieważ jak wiecie, jeżdżę konno, tak naprawdę pół swojego życia spędziłam z końmi w stajni i troszkę się na tym znam. Często w książkach to wszystko jest inaczej pokazane, jak być powinno, często to jest w ogóle źle powiedziane. Często po prostu to, co mówią w książkach, jest niebezpieczne. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Tutaj jest taki podtytuł: jak znękana klacz uleczyła spowielane serce. I z tyłu jest napisane, już to w ogóle znalazłam, że koń, którego chciała ratować Susan Richards, nie dawał zapędzić się do przyczepy. Dla mnie używanie słowa zapędzić do przyczepy jest złe, ponieważ zapędzić to można ewentualnie krowy, bydło, albo zapędzić konie na pastwisko, ale do przyczepy to się po prostu wprowadza konia, więc to już mi się nie podoba. Za to Lay Me Down, była klacz wyścigowa, razem ze swoim źrebięciem wymaszerowała po rampie wprost w życie Susan. Jaka piękna metafora, doceniam. Łagodne zwierzę po torach, to jest dziwne. Osłabione z powodu niedożywienia, zapalenia płuc i infekcji oka, przeszło trudną drogę, lecz w prawdziwy sposób, w przedziwny sposób jego serce pozostało szczodre i otwarte. Najwyraźniej Lay Me Down było pisane trafić na pastwisko Susan i nauczyć ją, jak w pełni cieszyć się życiem pomimo jego niebezpieczeństw. Przepiękna, rozdzierająca serce opowieść, zwierzęcy bohaterowie są równie złożeni i barwni jak ich ludzkie odpowiedniki, a cała historia inspiruje do przemyśleń na temat odwagi, nadziei i sposobu, w jaki każda miłość, nawet miłość zwierzęcia, może pokazywać swą uzdrawiającą moc. I Kat mówiła w tym filmie, że tu bardzo dużo, przepraszam, kupnęłam. Kat mówiła w tym filmie, że w tej książce bardzo dużo jest właśnie tekstu z perspektywy konia, co mnie interesuje. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba, bo naprawdę dużo jest książek, w których po prostu jest źle coś pokazane, a to nie jest takie trudne wygooglować albo zapytać się byle jakiego koniarza, jak to powinno wyglądać. Jeżeli ktoś z Was pisze książkę i są tam konie i chce konsultacji, to ja mogę siebie polecić, naprawdę. Troszkę lepiej się znam. Tak samo z tłumaczeniem jest problem i w ogóle z tym takim bardzo strasznym serialem Netflixa, który oglądam, który kiedyś się nazywał Luźne Lejce, później się nazywał jakoś Przygody coś tam, coś siodłem. Cały czas zmieniałem tytuł, bo nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć, a to powinno być przetłumaczone Popuść wodze, ale im to po prostu nie pasuje, bo ten tytuł jest taki średni, ale takie normalne tłumaczenie to jest Popuść wodze. I jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego ten serial cały czas zmienia nazwę, to dlatego, że nie mogą sobie z tym poradzić, bo już chyba 3 razy miało inne tytuły, naprawdę. Ale czekam na kolejny sezon, bo jestem ciekawa, co tam jeszcze takiego głupiego pokażą, bo pod względem z dzieckiem to jest tragedia. Ale może przejdziemy do mojego TBR-u. Kolejna kategoria z wakacyjnego maratonu czytelniczego to jest okładka w wakacyjnych kolorach i ja tutaj postawiłam na Muzę Koszmarów, której tutaj nie mam, bo mam ją we Wrocławiu, która jest istnie czerwona. I dlaczego dla mnie to jest wakacyjny kolor? Dlatego, że
upały, słońce i jak jest duże słońce, to cała zieleń jest wypalona i jest taka żółto-czerwono-pomarańczowa. Ja ogólnie nie lubię lata, więc wiecie, to jest główny powód, dlaczego wybrałam muzę koszmarów, ale no taki kolor mi się kojarzy z latem, więc wybieram muzę koszmarów. Kolejna kategoria to książka idealna na plaży i dla mnie to będą historie podniebne, żeby sobie troszkę pomarzyć, wzbić się w przestworza. To jest zbiór opowiadań Kuby i ja bardzo lubię takie opowiadania. Czytałam niedawno jedno w fantastyce, naprawdę świetne, ponieważ Kuba traktuje taką formę wyrażania swoich artystycznych możliwości jako duży eksperyment literacki i tutaj widzimy, że są bardzo różne style w ogóle przekładu tekstu, stylu napisania i to mi się podoba. Bardzo chętnie przeczytam i zobaczę, który eksperyment podobał mi się najbardziej. Wymarzone wakacje, czyli książka, która dzieje się w mieście, państwie, które chcielibyście odwiedzić lub została napisana przez autora takiego pochodzenia. Ja tu powiem o książce, którą polecała Ola w swoim filmie właśnie o maratonie i to będzie Wielka Samotność. Opowiada ona o Alasce. Ja bardzo chciałabym polecieć na Alaskę i zobaczyć ten kraj. Bardzo mi on jara. Naprawdę tak mocno jestem nim zafascynowana, że to jest jakieś nieporozumienie, dlatego że jest bardzo związane z przyrodą. Ja uwielbiam przyrodę. Chciałabym zobaczyć niedźwiedzie, chciałabym zobaczyć wszystko, co tam się dzieje, chciałabym poczuć, jak żyją tamci ludzie, bo tamto życie naprawdę jest trudne. Są z dala tak naprawdę od takich większych magazynów cywilizacyjnych. Wiem, że tam, zwłaszcza w tej takiej mroźnej Alasce, są problemy, jest wszystko droższe i jestem ciekawa, jak właśnie zostanie to opisane w tej książce. Ostatnia kategoria to podmorska przygoda, czyli książka, gdzie akcja dzieje się pod wodą lub na wodzie i ja tutaj wybiorę The Surface Breaks i to jest książka, którą poleca bardzo właśnie Karo Kombuk oraz Ola i ona będzie wydana u nas w lipcu, więc idealnie na maraton czytelniczy i jeszcze jedną książkę mam na myśli, ponieważ jeszcze bardzo mi kusi Kształt wody, czyli książka, na której podstawie ekranizacja zdobyła Oscara i to mnie też kusi, ja już dawno się na nią czaję. Słyszałam, że film niektórym się podoba, niektórym się nie podoba, a książka słyszałam, że jest naprawdę dobra. Więc to mnie też ciekawi. Zobaczymy, którą z tych książek przeczytam. Pewnie na tą, na którą będę miała bardziej ochotę, sobie przeczytam po pierwszej stronie i zobaczę, który styl mi się bardziej spodobał. To było tyle, jeśli chodzi o mój TBR na wakacje. Zachęcam Was do wzięcia udziału w tym wakacyjnym maratonie czytelniczym. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakaś dobra w maratonach. Zazwyczaj bardzo się nakręcam na maratony i 2-3 kategorie normalnie udaje mi się przeczytać, a później już nie mam czasu, mam ochotę na inne książki i po prostu tego nie spełniam, a w tym maratonie jest fajne to, że jest dość mało kategorii, jeżeli będzie dla Was to za mało, to zawsze możecie sobie wybrać po 2 do każdej kategorii, jeżeli za dużo, to wybrać sobie książkę, która będzie pasowała do kilku, albo przedłużyć ten maraton i to mi się podoba, to jest taka duża motywacja dla mnie i mam nadzieję, że dla Was też, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w nim, jeżeli bierzecie w nim udział, to piszcie mi na dole, jakie macie konkretne tytuły pod dane kategorie, zwłaszcza tej ostatniej, bo w sumie mało jest książek, które dzieją się pod wodą albo w wodzie, a jeżeli macie jakieś w ogóle inne TBR, to jestem troszkę ciekawa, więc możecie pisać na dole. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego weekendu, miłych wakacji. Buziaczki, pa, pa.